Cześć, a dzisiaj recenzja takiego urządzenia do grzania wody w bojlerze. Podłączony jest tutaj po zabezpieczeniu i z odcięciem nadprądowym DC 4 panele szeregowo 33 V mniej więcej i 10 amper na panel, czyli 4 razem daje właśnie jakieś tam 140 parę volt. Mamy teraz 1 października, więc pokazuje, że z góry ściąga 146 V, około 5 amper i przekazuje na grzałkę 140 V. Grzałka tutaj podłączona i uziemienie też. Idzie tutaj pod podjazdem. No i tu jest ta grzałka. Podłączona na gniazdku. I teraz tak, jak to działa? Mamy 1 października, działa to ogólnie od tygodnia. Grzałka jest 2 kW z regulacją, żeby mogła się wyłączyć w razie czego, gdyby już, zakładam, latem nagrzało do 60 stopni na przykład. W tej chwili jest jakieś 30 stopni. Rano było 28. No i właśnie pytanie, jak to działa. Ostatnie dni były dość słoneczne, trochę chmurek, czyli tam koniec września. I byłem w stanie uzyskać z 31 stopni nad ranem, kiedy było, się tak wahało, 32 spadło do 31, po czym zaczęło rosnąć i ten zbiornik 300 litrowy w garażu, gdzie tutaj jest no, zapewne około 20 stopni w tej chwili, w ostatnich dniach przy zamkniętej bramie garażowej, od 31 do 40, zależy od dnia, 40 za każdego dnia praktycznie ostatnio osiągnęło. Był dzień, że nas nie było przez 2 dni, znaczy 2 dni, był taki moment, że nas nie było przez 2 dni i z 32, jak żeśmy wyjeżdżali, zostawialiśmy przy wyłączonej pompie obiegowej, następnego dnia na wieczór żeśmy mieli 47, więc w tej chwili to działa, pewnie ostatni moment w październiku, żeby to samo działało, no pompa nie musiała działać dzięki temu od paru dni. No i pewnie w lato będzie problem, będzie za dużo ciepłej wody, trzeba będzie odpalać dzieciakom basen, się ucieszą. Teraz też informacja, jak to ogólnie wygląda. Z tej strony jest przyłącze, są dwa wyjścia, jest bezpiecznik z tej strony, jest wyłączenie paneli z tej strony. Ja mam jeszcze dodatkowo tutaj zrobione wyłączenie z bezpiecznikiem i co więcej. Obudowa dobrze wykonana, metalowa, wentylator chodzi, zimne powietrze tutaj wieje, także chyba nie jest on związany z czujnikiem, tylko po prostu z obciążeniem. Nie wiem, chłodniutkie, elegancko, można to postawić, ja to powiesiłem, kable poprowadziłem. Zadowolony jestem. Jest rano, także jest na granicy i jest słychać cyknięcia, jakby chciał się uruchomić, ale ma za małe napięcie. I dopiero w tej chwili to tam gdzieś po 8 startuje. Też zależy od zachmurzenia. Dlaczego się na to zdecydowałem? Wiem, że przy pompie ciepła ma to średni sens. To znaczy pompa przy COP nawet 3-4 wyjdzie znacznie wydajniej. Sęk w tym, że na dachu mam już 9,9 kW i to jest całkowita moja moc przyłączeniowa. I mam, zostały mi 4 panele na dachu górką. No i żeby je wykorzystać, to wymyśliłem właśnie, że poprowadzę sobie coś takiego i z tą grzałką. Panele miałem, to ich nie liczę. To ten volt w tej chwili to był koszt tam 820 zł i około 200 zł grzałka. Grzałka i tak się przyda. Zakładając, że kosztowało mnie to 1000 zł, to myślę, że zwróci się to w ciągu niecałych 2 lat. Zagrzanie wody na tym, że pompa nie będzie musiała chodzić. Zupełnie. Zupełnie od maja do końca września, powiedzmy. Czy mało. Co najwyżej jest pomagająco.